Teraz tam pozwiedzajmy sobie troszeczkę tą zapadniętą budę. Okej, dobra, tu wyjść nie mogę, tam jest znajdźka. Okej, tu mam baterię. Tam jest kolejna chyba strona maszynopisu, bo mi się wydaje. Dobra, idziemy. LOL. A będzie mi atakować lodówka, tak? Okej. O, super. Okej, żyję. Jakimś cudem. O, parowóz. O lol, nie. Okej. I dwa osiągnięcia znowu wpadły. Okej, ja zostałem z jedną baterią. Okej, mam jakieś klucze. Aha, no daleko ich używać nie musieliśmy. Anything outside of riding is a struggle. Okay, znowu Alan. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Okej, to wszystko? Dobra. Tu mamy co? Karabin myśliwski, a ja mam tu jeszcze 10...
amunicji. A w sumie wiecie co, zamienimy to. No, mam 11. Może być jeden pocisk więcej. Co jest? Świetnie, znowu coś spadło. Jakieś drzewo. Nie mam pytania, daleko jeszcze? O, bliska, sorry za ten przeskok, ale niestety... przez przypadek wywalił mi Origin. Okay. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. No, już się śpieszę, już się śpieszę. I wywalił mi Origin i musiałem wznowić nagrywanie. Więc sorry jeszcze raz za ten przeskok. Teraz będę wyłączyć takie rzeczy, które trzeba wyłączyć. Dobra, lecimy do tego porywacza. Może się zaraz coś mi właśnie wyskoczy. Załatwione. A tu się trzeba śpieszyć. A, ścina. Dobra, ale przynajmniej uciekłem przed ptakami. Okej, gdzie teraz? A, chyba tutaj. Okej, tam mam jakieś... okej, wskazówkę i ktoś nas woła. Co tu pisze? Dobra. W którą stronę? Ja się sugeruję iść cały czas prosto przed siebie. To jest chyba labirynt taki, swoją drogą. Dobra. Mamy rację. Tam jest zależy amunicja i jedna strona. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get... Jakaś szkoda, że teraz tam nie poszedłem. Mogę się cofnąć? Czy nie za bardzo? A, chyba jednak nie za bardzo.
tak, to lubię. A nie to miałem, chciałem użyć, chciałem to użyć. Dobra, jeden, jeszcze dwóch. Okej, dwa pudła. No jest za ciekawie. Dobra, tędy muszę iść. Spoko. Okej, znajdźka. To make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. No, nie liczyłbym na to, ale niech ci będzie. Powiedzcie mi, z jakiej reszty tu się pali cały czas światło i cały czas prąd. Bo nie wiem. Okej, chyba tak, nie? Teraz to sprawdzimy. Taki to jest typowy element zręcznościowy. A, prawie bym spadł. No. Nice. Aha, dobra, spoko. Teraz muszę podnieść to całkiem na maksa. Niech im będzie. No, ale po co tak sobie tu nie zadanie? Nie mogliby schodów zbudować albo czegoś innego? Albo drabinę? Masę drabin? O, prawie bym spadł, no spoko. Coś tu się dzieje? Chyba nic. No, już jesteśmy praktycznie na zewnątrz. No, kopnij Alan. I zdrowny mak. Teraz tak. Co jest u góry, co jest na dole? No, tam jest kolejka linowa, spoko. O, u góry. A, dobrze, że tędy poszłem. Dłem. Się przespacerowałem. O, będzie lepiej. Lepiej, poprawna forma. O, i nawet scena maszynopisu. Świetnie. Sprawdźmy sobie.
Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." No, ciekawie się zaczyna to robić. No, dobra. Raz spadłem, to się nic nie stanie. Gorzej bym stąd spadł. Czyli doktor też został opanowany i obłąkany. Spodoba. A tym razem się nic nie powinno stać. Jeśli teraz twórcy zrobią, przewidzieli jakąś wpadkę z tą kolejką linową, to po prostu tym razem, że będę musiał wejść do windy lub czymkolwiek jechać. To się dwa razy zastanowię. No i chyba się właśnie zastanowię. Come on, no nie róbcie już jaj. Okej. No. A przydałoby się trochę przechomikować baterii. Lol. Shit. Dobre słowa, Alan. Dobre słowa. Może teraz trochę z rewolwerem pobiegam. No bez jaj. Ilu was jeszcze? No, come on. Jeden na jednego fight? Oho, przegrałeś, kolego.
Okej, okay, tamci atakują tylko dwójkami. Mi się wcale nie podoba. Epickie uniki. I headshot. Słownie jak James Bond. Okej, jest i światło. Nie wiem, uciekać? Ja uciekłem przed nimi. No. Opłaciło się. A trochę ammo. Amunicję do rewolweru i 3 race. I baterie oczywiście. Tam chyba widzę stronę, ale nie jestem pewien. Nie, chyba mi się wydawało jednak. Dobra, i mamy kolejny most linowy. Lubię takie bajery. A, ale ostrożnie.